Poka akwariowa wita na weekendzie majowym z akwarystyką. Wiecie co? Nieraz na forach, w internecie, w sieci widzę pytanie, jakie rybki nadają się do krewetek. Sam takich informacji również szukałem i niejednokrotnie słychać, że neonki są super, neonki są malutkie, neonki nie zjadają krewetek. Zobaczcie teraz, coś wam pokażę. I sami widzicie, że krewetki jednak mogą być zjedzone przez neonka. Zdjęcia z tego zdarzenia pokazałem na grupie akwarystycznej na Facebooku. Wiele osób mówiło mi, że po prostu ta krewetka padła i wtedy dopiero neonek ją sobie zjadał spokojnie. Nie wiem, może tak było, ale wcześniej widziałem, jak neonki dokuczały jakiejś tam krewetce, co chwilkę podpływały do niej, tak ją kąsały. No i nie wiem, czy właśnie, czy też czasem one nie przyczyniły się do jej śmierci. Zresztą to wszystko miałoby sens, bo tak, na początku moje krewetki nie chciały nosić jajeczek, teraz no cały czas 2-3 krewetki nosi jajeczka i co z tego, jak żadnej malutkiej jeszcze się nie dochowałem. A neonki nieraz tak pływają w ławicy, jakby właśnie polowały. Także no, coraz bardziej jestem przekonany, że krewetki powinny być w akwarium same, bez jakiegokolwiek innego towarzystwa, które by po prostu im dokuczało i je zjadało. Ja oczywiście wierzę wszystkim, którzy mówią, że z powodzeniem hodują i neonki, i krewetki w jednym akwarium, ale u mnie to nie zdaje egzaminu i ja na pewno już tego więcej nie będę praktykował. No teraz jest jak jest, jeszcze kilka tygodni musi tak być, ale myślę, że już niedługo rybki zostaną oddzielone od krewetek i to wszystko będzie jakoś lepiej funkcjonowało. Każdemu będzie się żyło lepiej i rybkom, i krewetkom. A tutaj widzicie trzy moje kiryski czarne. No po prostu zakochałem się w nich, gdy zobaczyłem je w akwarystycznym. No są świetne, świetne są te rybki. Ja wiem, że to jeszcze jest akwarium malutkie dla tych rybek. No nie jest takie, jak powinno być. Ale myślę, że to wszystko przyspieszy jedynie stawianie tego większego akwarium, w którym będę chciał im stworzyć jak najlepsze warunki. Ale tak jak już jak Mokry Łapska mówił, w sieci nic nie ma normalnie o tych kiryskach. No, napaliłem się na nie strasznie, strasznie mi się one podobają, ale no właśnie nigdzie nie ma żadnych informacji o tych rybkach i jedyne, co mi się udało znaleźć, to to, że jest to najzwyklejszy kirysek spiżowy, tylko że po prostu lepiej odbarwiony. No nie wiem, jakoś to mi się nie widzi. Też znalazłem opinię w jednym z artykułów, że te kiryski mają wszczepiany jakiś barwnik. Dla mnie to też jest jakaś teoria spiskowa i też to w ogóle nie wierzę.
Ale no dziwne jest samo to, że właśnie, że nigdzie nic o tych rybkach nie można znaleźć konkretnego. Dlatego jeśli ktokolwiek z Was ma jakieś źródło z informacjami na temat tych rybek, to bardzo bym prosił o podanie go w komentarzu, żebym sobie mógł trochę poczytać, doszkolić się w tej kwestii. No, bardzo mnie one zaintrygowały, bardzo mnie interesują, no i podobają mi się. To już jest inna sprawa i dlatego po prostu z góry dziękuję i jeśli tylko ktokolwiek coś wie na ich temat, to bardzo proszę o informację. O krewetkach było, o neonkach było, o kireskach było. Właśnie. Chciałem poinformować wszystkich, że założyłem sobie na Facebooku oficjalny profil o tajemniczej nazwie Epoka Akwariowa. Jeśli ktoś chce, to gorąco na niego zapraszam. Nie wiem, tak mi coś tknęło. Po co go założyłem, to nie wiem. Chyba tylko po to, żeby się lepiej móc z Wami skontaktować, czasami wymienić jakieś informacje, bo ten system wiadomości, jaki jest na YouTube, działa tak, jak wszyscy wiemy. I czasami mi jest bardzo głupio, że wiadomości od niektórych osób odbieram po miesiącu albo i dłużej. Na Facebooku jest jednak to lepiej zrobione. I dlatego jeśli ktoś by się chciał ze mną skontaktować w szybszy sposób, to jeszcze raz zapraszam na Facebooka, na stronę Epoka Akwariowa. A z moich planów na przyszłość, to mogę Wam zdradzić, że niedługo zabieram się za budowę belki i będę nagrywał wszystko, opisywał dokładnie, więc jeśli tylko ktoś będzie chciał sobie ją zrobić samemu, to będzie widział dokładnie, jak ja robiłem swoją beleczkę. Czuję, że to będzie taki długi serial z nią związany, bo pokażę dokładnie wszystko. W międzyczasie może uda mi się odwiedzić wujka Macieja, któremu również robiłem belkę. Wiele osób już pytało mnie o wujka Macieja, o jego akwarium. Widzę, że jesteście zainteresowani, jak ono prosperuje, jak wygląda, więc no, postaram się go odwiedzić na tym weekendzie majowym. Jeśli doszłoby to do skutku spotkanie, to pewnie za tydzień wrzucę z niego krótki filmik. No i później, tak jak mówiłem, będę w międzyczasie pokazywał moje prace nad budową belki na 120. Tak więc wszystkich zainteresowanych akwarium wujka Macieja, którzy chcą je zobaczyć ponownie, bardzo proszę, żebyście dali o tym znać w komentarzach. Na pewno to będzie większa motywacja i dla mnie, i dla niego, by spełnić Wasze oczekiwania. A ja dziś kończę. Zapraszam na mój kolejny odcinek. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.